gry, ale nie opanowała piłki. Indywidualna akcja, no może teraz to będzie ta sytuacja na pierwszą bramkę. Słupek, dobitka i gol! Jest bramka! Sokół Korpuszowa prowadzi 1-0. Marta Olejarczyk zdobywczynią bramki. Najpierw piłka po rękach piekarskiej. Odbiła się od słupka i nadbiegająca zawodniczka Sokoła Korpuszowa wbija ją do bramki. Tak więc grupa Ekspert Sokół Korpuszowa prowadzi 1-0 w spotkaniu z Orłem Łódź. 3 minuty 47 do zakończenia pierwszej tercji. Przypomnijmy, jest to spotkanie o brązowy medal Mistrzostw Polski Kołobrzeg 2018. W poprzednim sezonie... Szansa na drugą bramkę! Brawa dla Piekarskiej za interwencję obrony strzału Korneli Dudziak. Jeszcze raz Piekarska. Dobrze grają w obronie zawodniczki Sokoła. Kolejny raz Dudziak. Ale przyblokowana w ostatniej chwili przez Marcińską. Piekarska. Próba Małgorzaty Kot. No, wyjście z bramki trochę ryzykowne, tak na pograniczu linii pola karnego. Tutaj liczyła Małgorzata Kot na przejęcie piłki, na wykorzystanie tego błędu. Jeszcze zagranie piłki w kierunku Koty przez zdobywczynię bramki. Troszkę zbyt mocne i zawodniczka Sokoła nie zdołała przejąć piłki. Jeszcze walcząca Kot. No może teraz Orzeł przed szansą na zdobycie wyrównującej bramki. Kontratak dla Sokoła. Indywidualna akcja. Czy będzie drugi gol? Chyba troszeczkę pośpieszyła się z tym strzałem. Brawa dla Piekarskiej, która jak widzimy broni tutaj z tym swoim urazem. Ewidentnie stara się bronić ciałem, albo to prawą ręką, rzadko używa tej lewej do obrony. Kontuzjowane, przypomnę, dwa wybite palce, ale to nie przeszkadza jej w grze, aby tutaj bronić jak najlepiej potrafi. Małgorzata Kot, gdyby chyba jeszcze mogła tutaj spokojnie taki metr jeszcze podbiec bliżej, miałaby wtedy zdecydowanie lepszą sytuację do oddania strzału. Ostatnie dwie minuty tej pierwszej połowy w zasadzie można powiedzieć, bo w rywalizacji Kobiet w Soccerze jest to 12-minutowa tercja, ale nie ma trzech tercji, więc poczekajmy, połowy może być gol! Jest bramka, no teraz już się rehabilituje za tę wcześniejszą niewykorzystaną sytuację Małgorzata Kot i mamy drugiego gola strzelonego przez zawodnika.